W tej chwili chciałabym Wam pokazać, w jaki sposób rysować kształty i zmieniać ich wygląd. W tym celu przejdę do menu znajdującego się po lewej stronie i wybiorę ikonkę Shape. Shape, czyli po angielsku kształt. Naciskam tą ikonkę i zobaczcie, tutaj pojawiają mi się różne ikonki, które wskazują kształt, który mogę narysować. Ja chcę narysować prostokąt, więc wybieram pierwszą ikonkę. Przechodzę do pola przetestuj, czyli miejsca, w którym chcę umieścić mój kształt i rysuję kształt. Zwróćcie uwagę, że po narysowaniu kształtu, mojego prostokąta, pojawiło się menu. W tym menu można dokonywać cudów. Jednocześnie zwróćcie uwagę, że wewnątrz kształtu miga kursor. Ten kursor pozwala na wprowadzanie tekstu, ale najpierw zajmijmy się naszą ramką. Wybieramy pierwszą ikonkę, to jest nasza ramka. I co możemy zrobić? Możemy zrobić, żeby ona była gruba. Możemy spowodować, żeby ona była przerywana, kropkowana. Możemy, żeby była trochę przeźroczysta, ale to, co my sobie zrobimy, to zmienimy kolor tej ramki na czerwony. I ustawimy grubość w ten sposób. Dobra, teraz przejdźmy do wypełnienia ramki kolorem. Wybieram kolor żółty, ale nie chciałabym, żeby on był taki całkiem zamalowany, tylko chciałabym, żeby był przeźroczysty. Zmieniam tutaj przeźroczystość, na przykład na 30%. No dobra, więc moja ramka już wygląda tak, jakbym chciała. Teraz chcę do niej wpisać tekst. Wpiszę tutaj swoje imię. Ale coś takie małe to imię, więc zwiększę wielkość czcionki. Mogę też zmienić wygląd tej czcionki. Wybiorę sobie taką czcionkę. Ale jeszcze nie podoba mi się kolor. Chciałabym ten kolor zmienić na czerwony. I jeszcze to, co mi się nie podoba, to umiejscowienie tego napisu. Chciałabym, żeby on się znalazł w lewym górnym rogu. Więc wybieram tą opcję i lewy górny róg. I jeszcze bym chciała, żeby to moje imię było narysowane kursywą. I teraz mam dokładnie taki kształt, jakiego chciałam. Teraz Twoja kolej, narysuj swój kształt.